Witam Was w małym tutorialu, jak zainstalować modyfikacje do gry Graveyard Keeper. Zaczniemy sobie tutaj dosyć skromnie od samych podstaw, no to zatem zaczynajmy. Na samym początku radzę Wam. odwożyć swoją zakładkę za swojego Steama lub jakikolwiek, przez jakikolwiek program dobierzecie i odnaleźć swoją grę. W Steamie robimy to przez właściwości. Następnie klikamy pliki lokalne, lokalnie i dajemy przeglądaj. W tym momencie otwieram się nasza ścieżka, gdzie mamy zapisaną naszą grę. Cofamy się o jedno. Możemy to zrobić, klikając na, na pasku, na folder poprzedzający lub klikając tutaj w górę. Następnie klikamy na to, kopiuj. Następnie nie zaznaczamy nic i damy wklej. Tworzy nam to kopię zapasową. Jak widzicie, to już mam jedną zrobioną. To jest druga kopia i. Dopiero po tym możemy zacząć się bawieniem tutaj właśnie samą grą. Teraz, skoro mamy już zrobioną kopię zapasową gry, musimy wejść w przeglądarkę Google wpisać grę wiatki per mods", następnie wejść w link pod Nexusem. I to jest bardzo fajny portal, który zawiera bardzo dużą ilość modyfikacji, nie tylko do jednej gry. On ma bardzo wielu gier, które nawet normalnie moglibyście nie przypuszczać, nawet nie moglibyście nie przypuszczać, że mają modyfikacje ale posiadają, mają bardzo fajne instrukcje i obsługi i co najważniejsze, scena jest za darmo. Należy sobie utworzyć konto, żeby pobierać, ale poza tym jest super. Następnie w szukajce, musimy wpisać Q-Mod Manager Reloaded. Weź kurczę tego moda. Klikamy Files, dajemy tutaj manualny download, bo jeszcze można sobie doinstalować specjalną od nich aplikację, i to napisze, że jest potrzebny Net Framework 4.8 do pobrania. Więc sobie go zapisujemy na pulpicie. wracamy i pobieramy samą naszą modyfikację. Jak widzicie, tutaj mamy opcję między wolnym a szybkim. Tutaj pobieranie. Tu możecie oczywiście zrobić dotację, jeżeli wam się spodobała ta modyfikacja dla tego użytkownika. To jest twórca i sobie pobieramy tutaj. Yy, to jest ja sobie pobieramy wszystko na pulpit. Następnie wyszukujemy sobie modyfikacje, które nam się podobają. Możemy sobie wrócić. Kliknąć jak per i tu mamy najróżniejsze zakładki. Możemy sobie kliknąć na przykład na kategorię. I kategoriami sobie wybierać. Akurat ta gra ma tylko Mishro. Tutaj i możemy sobie wybrać różnego rodzaju modyfikacje, które byśmy chcieli. Tylko musimy się o tym zastanowić, które nam się tak naprawdę przydadzą. Również możemy wejść na samą grę. Możemy zjechać troszeczkę tutaj w dół i mamy tak zwany more modes. mamy nowe dzisiaj, no niestety ta gra nie ma takiej popularności, żeby co dzień wychodziły nowe gry. Mamy w tym, wygodniu, w tym tygodniu, mamy najnowsze, najbardziej popularne przez ostatnie 30 dni najbardziej popularne z no, całego okresu. Kiedy już sobie poprzeglądamy odpowiednie modyfikacje, tak jak tutaj ja mam już na pasku parę sobie zaznaczonych, Zobaczymy sobie co jest potrzebne. Tu macie cały opis jak zainstalować, requirements, oczywiście to jest troszeczkę po angielsku, niektóre z was wam pokażę jak to zainstalować, inne będziecie musieli się troszeczkę sami domyślać, ale jako pierwsze sobie pobierzmy wszystko co potrzebujemy, czyli wszystkie pliki, tutaj oczywiście nam pokazuje co jest potrzebne aktualnie tutaj, ale musimy sobie wszystko pobrać, więc robimy to wszystko, wrzucamy do innego katalogu i następnie bierzemy się za instalowanie modyfikacji. Kiedy mamy już wszystko pobrane, co potrzebujemy i co chcemy, przychodzimy sobie tutaj do naszego QMod Manager Reloaded. Tutaj mamy jakbyśmy potrzebowali, mamy wszystkie instalacje, wszystko co jest potrzebne. Ale ja sobie tutaj przenieśmy się do naszego folderu, to mam wszystko pobrane. tu mam osobno wzięte modyfikacje, to mam uzięty, osobno wzięty ten QMod Manager. Wypakowujemy sobie następnie otwieramy, klikamy setup. Setup nam się otwiera i na sobie musimy mu wskazać hmm, czy to jest w dobrym momencie, moim według mojego tego hmm, business że to jest w dobrej, dobrej lokalizacji zobaczcie sobie tutaj wam pokazuję jak to ma być, na przykład commons grewiat graveyard, graveyard keeper, data managed do tego musimy mu dać tutaj dostęp, więc wchodzimy tutaj wybieramy w moim wypadku jest to na dysku D na Steam Library, Steam Apps. Common. Tutaj musimy znaleźć, musimy sobie kliknąć, nacisnąć G. Grewiard keeper, keeper, data i managed. Damy OK. Następnie instalujemy. I powinniśmy móc sobie odpalić tego całego. Managera i managera. It appears you have an unpatched game files. Mods will not work unless there is a patchet. Would you like to do it now? Czyli, że teraz nie mamy spatchowanej wersji gry, czy chcemy to spatchować. Oczywiście, potwierdzamy. Aha. Czyli, tu będzie teraz kilka opcji dialogowych, na które musimy odpowiedzieć tak, żeby się było, że, perma że to jest... Mm, This is a permanent will require a reinstall to restore the intros. Continue. E, dajmy nie. I... Aha, czyli musimy tutaj no, przeklikać się, że tak, że teraz permanentnie, jeżeli chcemy zwidzieć intra, musimy jeszcze raz przeinstalować grę. Aha, że inter zostały stan i teraz musimy tutaj to wszystko zrobić. I mamy cały opis, jak to wygląda. Okej, okay, dajemy ok. I widzimy całą naszą grę. Teraz, jak to wygląda, mamy tutaj wszystko, więc mamy, że QMod został tutaj dodany. Tak naprawdę, gra powinna być już yy, tak naprawdę zmodowana po części, bo powinna normalnie bez problemów nam pokazywać intro. Pomimo tego, jak to piszę w opisie, gra normalnie pokazuje. A teraz zajmijmy się dodawaniem modyfikacji. Teraz, zapewne zastanawiacie się, jak tutaj dodać modyfikacje. Jest to dosyć proste. Mam przycisk Add Mods. Przechodzimy do naszej ścieżki, tam gdzie mamy zapisałem wszystkie modyfikacje. To jest ten katalog, który wam pokazywałem wcześniej. Os mam tutaj osobny katalog z modyfikacjami, i wybieramy. To jak na tym pokazuje mi błąd, ale mamy zainstalowaną kolejną modyfikację, i ja tutaj spróbuję dorzucić. Wszystkie na raz, Zobaczymy, co, czy program wykryje. Tak, mamy tutaj mamy tutaj zrobione wszystkie modyfikacje, jakie zachciałem, jakie chciałbym zrobić, jakie co by mnie interesowało. I teraz jeden, co musimy zrobić, to odpalić naszą grę. Teraz, jeśli chcemy, wchodzimy po prostu w samą zakładkę. Steama, Odpalamy grę. Następnie czekamy, aż się ona odpali. i po odpaleniu widzimy oczywiście gra się troszeczkę dłużej odpala po odpaleniu widzimy że jest tutaj prawym dolnym rogu Q mod reloaded by pixel i mamy w tym momencie sobie loadujemy naszą grę i mamy wszystkie modyfikacje jakie się nam zachciało powinny być wszystkie sprawne, powinny działać i nie powinny tak naprawdę mieć one wpływu na samą grę no. To wszystko na dzisiaj, więc dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że tutorial wam się spodobał. Do zobaczenia.